Na Puls Dnia zaprasza Jakub Szustakowski. Jest czwartek, 27 czerwca. Oglądają Państwo główne wydanie naszego programu. Zobaczmy, co przygotowali dla Państwa nasi reporterzy. Problem z wezwaniem służb. On za bardzo niewiele może, bo jak się okazuje, że ten człowiek już wyszedł z tego tramwaju, to nie ma sensu. Nożownika zatrzymano i szybko wypuszczono. Mężczyzna został objęty dozorem policji. Remont dworca końcem galerii handlowej? Jako miasto, jako urbaniści rozważamy ją w kilku wariantach. I ten najbardziej funkcjonalny zakłada, że chlebak musiałby zostać wyburzony. Obecnie w świetle przepisów prawnych nie jest przewidziana inwestycja, którą chwali się miasto. Ogromna burza nad Kaliszem, której towarzyszyła ulewa. Ulice i parki zamieniły się niemal w potoki i jeziora. Proszę zresztą zobaczyć. Informacje na temat burzy, która przeszła nad Kaliszem, zbiera Damian Wełna. Damianie, powiedz, co ci się udało do tej pory ustalić. Nawałnica przeszła nad Kaliszem, a także powiatem kaliskim około godziny 16. Na ten moment burza się już nieco uspokoiła, a strażacy odnotowali w całym powiecie kaliskim 51 zgłoszeń. Na ten moment wiemy także, że zgłoszenia dotyczą podtopionych posesji, zalanych piwnic, a także zalanych dróg, tak jak mieli Państwo przed chwilą okazję zobaczyć. Najważniejsza informacja jest taka, że nie ma w tym momencie na ten moment osób poszkodowanych. Udało mi się także zdobyć informacje od dyżurnego wielkopolskich strażaków o innych miejscach w naszym regionie, gdzie również doszło do oberwania chmury. I tutaj przejdźmy sobie do powiatu pleszewskiego. Tam najwięcej zdarzeń odnotowano w miejscowości Kościelna Wieś. I tam na ten moment mamy odnotowane 12 zdarzeń i głównie chodzi tutaj o podtopione posesje, ale ulewy przeszły także nad powiatem tureckim. Tam wielkopolscy strażacy odnotowali 23 zdarzenia. Najważniejsza informacja, powtórzę, jest taka, że nie ma na ten moment osób poszkodowanych. A te wszystkie informacje o burzy nad Kaliszem zebrał dla Państwa Damian Wełna. Damianie, bardzo Ci dziękuję za relację. A do pogody w głównym wydaniu Pulsu Dnia jeszcze wrócimy. Usłyszał zarzuty. Chwilę później był już na wolności. Mowa o mężczyźnie, który miał kilka dni temu grasować po tramwaju z nożem w ręku, grożąc pasażerom. Zdaniem prokuratury nie było podstaw do zatrzymania nożownika w areszcie. Tymczasem wcześniej zgłoszenia nie chciała przyjąć policyjna dyspozytornia. O szczegółach Paweł Głuszyński. Tak było dwa dni temu w tramwaju linii numer 15. Mężczyzna z nożem w ręku miał grozić pozostałym pasażerom. Po zatrzymaniu postawiono mu zarzuty, a następnie puszczono wolno. Nie było tych przesłanek takich, które są podstawą zastosowania tego najsurowszego środka. Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak. Nożownik został jednak objęty dozorem policji i musi stawiać się dwa razy w tygodniu na komisariacie. Prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy, aby zapewnić przede wszystkim jego udział w trakcie trwania tej sprawy karnej, a także aby zapewnić kontakt z tym podejrzanym, jeśli zajdzie konieczność na przykład uzupełnienia zarzutu czy wykonania jeszcze konkretnie innych czynności. Nie wiadomo jeszcze, kiedy odbędzie się rozprawa. 33-letni mężczyzna miał terroryzować nożem pasażerów, jedynej nastolatce podłożyć nogę, a jej bratu grozić. Całe zajście chciał zgłosić na policję ojciec dzieci. Ta jednak wezwania początkowo nie chciała przyjąć. Się podirytowałem, zapytałem go, czy się słyszy, czy musi zginąć człowiek, żeby podjęto jakąś próbę czy jakąś interwencję. Mówi ojciec napadniętych dzieci. Dyspozytor policji miał mu przekazać, że skoro mężczyzna z nożem opuścił już tramwaj, to nic nie można już w tej sprawie zrobić. Taka bezsilność, bierność, ten dyspozytor mnie o nic nie wypytywał. Nie pytał mnie gdzie, nie pytał mnie jak, nie pytał czy ktoś jest bezpieczny. Tylko powiedział mi, że jak już ten człowiek wyszedł z tramwaju, no to w zasadzie jego rola się kończy. Ojciec dzieci ostatecznie przekonał dyspozytora, aby ten przyjął zgłoszenie.
zgłoszenie. Policjanci tego samego dnia zatrzymali podejrzanego. Policjanci odebrali zgłoszenie o tej sytuacji. Ten mężczyzna po tym, jak wysiadł z tramwaju, został bardzo szybko zlokalizowany przez policjantów i zatrzymany na ulicy Głogowskiej. Zachowanie dyspozytora zdaniem byłego komendanta poznańskiej policji Macieja Szuby było karygodne. Policja jest od tego, żeby reagować na tego typu sygnały, żeby w rejon ściśle określony, w którym ten tramwaj się znajdował, przysłać patrol. Były komendant apeluje przy tym, aby zawsze zgłaszać tego typu niebezpieczne sytuacje. Trudno, żeby obywatele, którzy nie są ani przygotowani, ani wyszkoleni, być może są to ludzie w różnym wieku, być może starszym nawet, no nie są nawet, bym nie zalecał, żeby podejmowali interwencje do młodego człowieka, który gdzieś tam wymachuje nożem. Mężczyzna, który miał nożem terroryzować pasażerów tramwaju, przyznał się do zarzucanego mu czynu. Jak się okazało, był pod wpływem alkoholu. Grozi mu do 3 lat więzienia. Paweł Głuszyński, Puls Dnia. Słupy ognia na kilkanaście metrów i dym widoczny z odległości wielu kilometrów. Wszystko to przez nocny pożar stolarni w Gnieźnie. Ogień pojawił się około godziny 2:30 na terenie zakładu stolarskiego przy ulicy Kiszkowskiej. Pożar objął magazyn oraz składowane na zewnątrz deski. Na miejscu pracowało 19 zastępów straży pożarnej. Spaleniu uległ budynek o wymiarach 15 na 90 metrów. Obecnie trwa liczenie strat. Nie ma informacji, by ktoś ucierpiał. Centrum handlowe koło poznańskiego dworca zostanie wyburzone? Takie zaskakujące słowa padły w jednej ze stacji radiowych z ust zastępczyni prezydenta miasta. Teraz magistrat tłumaczy, że jest to jedynie koncepcja. Tymczasem wokół budowy nowego dworca w stolicy Wielkopolski są same znaki zapytania. Burzenie czy burza w szklance wody? Zastępczyni prezydenta mówiła w radiu o planach wyburzenia centrum handlowego przy poznańskim dworcu w związku z planami budowy nowego węzła komunikacyjnego. Dziś Natalia Waremczuk tłumaczy, że to jedynie koncepcja. Bardzo podstawowej i pierwszej koncepcji dla naszego dworca to tutaj jako miasto, jako urbaniści rozważamy ją w kilku wariantach. I ten najbardziej funkcjonalny zakłada, że chlebak musiałby zostać wyburzony, co siłą rzeczy skłania nas wówczas do negocjacji zarówno ze stroną PKP PLK, jak i z Avenidą. Słowa, które padły wcześniej, zrobiły jednak swoje. Do wypowiedzi wiceprezydent Poznania odniosło się centrum handlowe. Oświadczamy, że nie ma jakichkolwiek planów i koncepcji dotyczących likwidowania centrum handlowego Avenida Poznań. Emocje związane z budową nowego dworca gasi dr Michał Bejm. Projekt budowy nowego dworca w Poznaniu nie jest bowiem wpisany do Krajowego Programu Kolejowego. W 2023 roku były wpierw konsultacje, a następnie przyjęte uchwałą Rady Ministrów dokument KPK do 2030 roku z perspektywą 2032 roku. I w tym dokumencie nie ma pozycji przebudowy dworca kolejowego w Poznaniu w świetle przedstawianych przez miasto założeń. Na stronach miasta wciąż dostępna jest koncepcja, która zawiera całkowicie zmieniony układ torów i peronów, czego pochodną miałby być nowy budynek dworca wybudowany nad torami. Można śmiało powiedzieć, że do 2030 roku obecnie w świetle przepisów prawnych nie jest przewidziana inwestycja, którą chwali się miasto, czyli przebudową dworca polegającą na dodaniu dodatkowych peronów. Dopisanie projektu do Krajowego Planu Kolejowego nie jest niemożliwe. Jednak jak mówi dr Bejm, zmiana uchwały wiązałaby się z renegocjacjami z Unią Europejską, z której budżetu finansowanych jest wiele projektów kolejowych. Polskie Linie Kolejowe mówią natomiast teraz o etapie wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej. Spodziewamy się, że umowa z wykonawcą zostanie podpisana w drugiej połowie bieżącego roku. Zakończenie prac projektowych planowane jest na obecnym etapie w 2029 roku. Tymczasem w rozmowie z portalem transportpubliczny.pl wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak powiedział, że państwo aktualnie nie ma pieniędzy na budowę nowego dworca w Poznaniu. Ogromnych pieniędzy, bo inwestycja miałaby wynieść 5 miliardów złotych. Klaudia Stefens, Puls Dnia. Rozbiórka centrum handlowego przy dworcu nie jest sprawą przesądzoną, za to pewnym jest to, że boisko na Strzeszynie przestanie istnieć, bo zdaniem jego sąsiadów jest tam za głośno. Chodzi o boisko przy ulicy Kaczmarskiego. Sąsiedzi skarżą się, że korzystające z niego osoby zachowują się za głośno. Boisko powstało w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego. Za tym projektem głosowało około 3000 osób. Mieszkańcy, którym hałas przeszkadzał, pozwali miasto. Sądy stanęły po ich stronie. Ostatecznie więc boisko na Strzeszynie czeka rozbiórka.
W jakiej kondycji finansowej jest Poznań? Czy rosnące zadłużenie miasta powinno być powodem do niepokoju? Czy czeka nas zaciskanie pasa, a przez to ograniczenie inwestycji w stolicy Wielkopolski? Rozmawialiśmy o tym w otwartej antenie ze skarbnikiem miasta Piotrem Husejko, przewodniczącą Komisji Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego Małgorzatą Dudzic-Biskupską i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Zbigniewem Czerwińskim. Zobaczmy fragment. Poznań to nie metropolia i Poznań to nie mały gminny samorząd, tylko duże miasto, w którym mieszka bardzo dużo mieszkańców. Dodatkowo bardzo dużo mieszkańców tutaj, mimo że nie mieszka, to pracuje, uczy się, korzysta z infrastruktury poznańskiej. I proponowałabym, żeby pan radny przesiadł się jednak z fotela radnego sejmikowego na fotel radnego miasta Poznania i żebyśmy mówili o mieście Poznaniu, bo tutaj nie można porównywać dochodów małej gminy z dochodami ogromnego miasta Poznania, gdzie i transport publiczny jest dużo większy niż w małej gminie, gdzie jest, czasami nawet go nie ma. I potrzeby mieszkańców też są wielokrotnie większe niż w małych gminach, więc uszczuplone zostały dochody, zostały prognozy, które miasta sobie przygotowywały w związku z przewidywaniami dochodów. To się nie sprawdziło. Polski Ład spowodował, że miasta musiały dużo więcej dokładać chociażby do oświaty ze swoich dochodów. Także to były ciężkie, ostatnie lata były bardzo ciężkie z punktu widzenia dochodów. Inflacja szalejąca. Oczywiście przy zmniejszeniu dochodów, zwłaszcza z podatku dochodowego od osób fizycznych, samorząd uzyskał dopłatę w wysokości mniej więcej połowy tego ubytku i jakby znaczące inwestycje i dotacje, które były udzielane. A jeżeli chodzi o oświatę, ten wskaźnik się nie pogorszył, bo mój kolega radny Aleksandrowicz na ostatniej sesji wyliczył, że współfinansowanie przez miasto oświaty, czyli dwóch działów, oświata plus edukacyjna opieka wychowawcza, wynosiła 38%. Jeżeli chodzi o działania obecnego rządu, to jest tak, że parę tygodni temu zostały zaprezentowane założenia nowego sposobu finansowania samorządów. Co więcej, obiecano, że na przełomie teraz właśnie czerwca i lipca mają być przedłożone projekt ustawy, tak, już taki szczegółowy, wraz z szczegółowymi symulacjami dotyczącymi każdej jednostki samorządu z osobna, tak żebyśmy byli w stanie ocenić. Na razie prezentowano dosyć ogólnie te założenia. Znaczy, z nich wynika po pierwsze, że ten nowy system ma uniezależnić w ogóle od zmian podatkowych jakby samorządy całkowicie. Tak? To jest rewolucja, można powiedzieć, w finansowaniu samorządów. To główne wydanie Pulsu Dnia. Co jeszcze przed nami? Rusza nowoczesne Centrum Rehabilitacji dla Dzieci. Naprawdę bardzo szybko tą inwestycję zakończyć i przygotować już od poniedziałku właśnie dla naszych pacjentów. To Centrum Rehabilitacji w sposób nowoczesny będzie przywracać je do normalnego życia w naszym społeczeństwie. Jak przetrwać upał? Prezydent radzi. Miło jest przysiąść i odpocząć po pracy na starym rynku. Teraz jest to możliwe w cieniu nowo posadzonych drzew. Witamy z poznańskiej wyspy ciepła. Superbohaterowie, interaktywny świat czy roboty? To nie opis nowej gry komputerowej, a wyposażenie Centrum Rehabilitacji dla Dzieci. Zwiedził je już Paweł Głuszyński. Małym pacjentom przez cały okres rehabilitacji będą towarzyszyć awatary. Jeden z pokoi do ćwiczeń wygląda jak sala kinowa, ale w rzeczywistości to pokój z zakrzywionym ekranem, gdzie dzieci pokonują wirtualne przeszkody. To tylko jedna z wielu nowoczesnych technologii, które mają pomóc w walce z mózgowym porażeniem dziecięcym. Stąd też takie miejsce, które właśnie ma w miarę możliwości, no nie u wszystkich to jest możliwe, ale w miarę możliwości przybliżyć to środowisko zewnętrzne. Żeby przybliżyć środowisko zewnętrzne, trzeba było stworzyć takie trochę sztuczne miejsca, jak w tym miejscu, w którym jesteśmy, czyli takie sztuczne miejsca, które to środowisko zewnętrzne nam zaimitują. Lekarze zapewniają, że to jedyne tego typu interaktywne centrum rehabilitacyjne dla dzieci w Polsce. To jest kontynuacja jednego projektu. Pierwszy projekt, który brzmiał MPD-1, był dedykowany dla osób z mózgowym porażeniem dziecięcym. Efekty przeszły najsilniejsze oczekiwania, w związku z tym w zasadzie kontynuując, czy też wykonując świadczenia rehabilitacji podczas projektu pierwszego, już myśleliśmy o kolejnych planach. Centrum powstało dzięki unijnemu wsparciu. Chcemy, żeby miasto Poznań było nowoczesne, otwarte, dostępne, ale często jest tak, że część naszych dzieci wskutek różnych chorób, urazów, no, nie może w pełni uczestniczyć w tym życiu, a to Centrum Rehabilitacji w sposób nowoczesny
będzie przywracać je do normalnego życia w naszym społeczeństwie. Oficjalne otwarcie już jutro, a nowe centrum rehabilitacji będzie przyjmować młodych pacjentów od poniedziałku. Paweł Głuszyński, Puls Dnia. W Poznaniu zawyją syreny alarmowe. Sprawę opisujemy na wtk.pl. Charakterystyczny dźwięk będzie można usłyszeć jutro. Wszystko w związku z obchodami 68. rocznicy powstania poznańskiego czerwca 1956 roku. Syreny zawyją o godzinie 18.30 na terenie całego miasta, a o godzinach 6 i 14.15 na terenie zakładów Hipolita Cegielskiego. Więcej informacji z Poznania i z regionu znajdą Państwo na wtk.pl. Zachęcam do odwiedzin. Czterech mężczyzn wyrusza w wyjątkową wyprawę. W planach jest przepłynięcie kajakami Polski w Szerz, a cała podróż ma zająć około 3 tygodni. Wszystko to dla dwóch dziewczynek z Poznania, Niny i Mai, które codziennie walczą o sprawność swoich nóżek. O szczegółach tej charytatywnej inicjatywy rozmawialiśmy z mamą Niny, Natalią Kozanecką. Zobaczmy fragment. Wpadło na to czterech panów z Leszna i okolic, którzy na co dzień pasjonują się kajakarstwem i właśnie często organizują własne spływy. Mieli taką motywację i ambicje, aby przepłynąć Polskę w Szerz. Z czasem zrodził się pomysł, że może tą swoją motywację przerodzić w jakiś dobry uczynek. Wspomnę, że są to panowie, którzy są po 60 roku życia, więc dla nich jest to naprawdę wyprawa i taką zrealizowanie też takich motywacji, bo wyprawa będzie bardzo długa, będzie wynosiła 750 km od granicy z Białorusią po granicę z Niemcami. Ninka od urodzenia cierpi na mózgowe porażenie dziecięce. Z czasem również wykryto wrodzoną wadę kręgosłupa. Problemy z napięciem mięśniowym plus wada kręgosłupa sprawiają, że Nina nie może samodzielnie chodzić. W tym momencie porusza się z pomocami różnymi ortopedycznymi, ortezy, chodzik. Na dłuższe dystanse też korzystamy z wózka, ale efekt jest taki, że cały czas walczymy o sprawność i Nina potrzebuje po prostu bardzo intensywnej rehabilitacji. Maja ma 4 lata, cierpi na bardzo rzadką chorobę genetyczną, w wyniku której jej nóżki po prostu nie rosną, jej konkretnie kości strzałkowe. Nóżki, stópki też nie są wykształcone, w związku z czym Maja do 16 roku życia 2 razy w roku potrzebuje przechodzić operację. Oprócz rehabilitacji sprzętów różnego rodzaju ortopedycznych potrzebuje przechodzić operację 2 razy w roku. Jedna taka operacja to jest koszt prawie 500 000 złotych, więc to są naprawdę też kosmiczne potrzeby. Jak przetrwać upały w Poznaniu? Czy miasto jest na nie gotowe? Prezydent Jacek Jaśkowiak radzi, by odpoczywać w cieniu drzew na Starym Rynku. Czy to rzeczywiście dobra rada i gdzie szukać chłodu? To sprawdzała Klaudia Stefens. Prezydent zachwala. Miło jest przysiąść i odpocząć po pracy na Starym Rynku. Teraz jest to możliwe nie tylko w ogródkach gastronomicznych pod parasolami, ale też w cieniu nowo posadzonych drzew. Radna osiedlowa Lidia Koralewska sprowadza nas nieco na ziemię. Chciałoby się, żeby to było oczywiście więcej zieleni, ale wiemy, że to jest centrum miasta, serce naszego miasta. No nie będzie tutaj łąk, pól i lasów, ale zauważmy, że na Starym Rynku pojawiły się drzewa, których wcześniej nie było, które dają taki przyjemny cień, które dają miejsce, w którym można się schronić. Cień na Starym Rynku doceniają turyści i poznaniacy, ale dodają, że nie ma go zbyt wiele. W tej chwili akurat jest dobrze, bo jest cień, a jak będzie później tam słońce, to nie wiadomo, gdzie będzie trzeba szukać, bo tak za wiele to tego siedzenia to tu nie ma. Mogłoby być troszkę więcej jakichś takich miejsc, gdzie można się schować. Szukamy więc dalej, tym razem na Placu Kolegiackim. Bardzo fajna przestrzeń pod drzewami, tam są ławki. Tego optymizmu nie podziela szef Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Witamy z Poznańskiej Wispy. Ciepła, Plac Kolegiacki, mam to zweryfikowane. Jak jest ciepło, to tu jest bardzo ciepło. Myślę, że niebawem będzie można tam usmażyć jajka na tym postumencie. Zbigniew Czerwiński przypomina także o tym, że na placu wciąż nie działa fontanna, a tryskająca z niej woda obok cienia drzew pozwoliłaby przetrwać nadchodzące dni w centrum miasta. I nie tylko, bo lekko nie będzie.
W najbliższych dniach czeka nas upał. Będzie naprawdę gorąco, przynajmniej do niedzieli, nawet 31 stopni w cieniu. Zdaniem naukowców wysokie temperatury to efekt globalnego ocieplenia. Trzeba się liczyć z tym, że po prostu te zjawiska, czy dni z temperaturą powyżej 30 stopni za dnia, absolutnie zdarzać się będą coraz częściej. Kilkanaście, a pewnie dalej kilkadziesiąt takich dni w ciągu roku będziemy obserwować w Polsce. Jak mówi profesor Chojnicki, ten rok może być rekordowy pod względem temperatur. I dodaje, że tylko od początku roku padło 17 rekordów ciepła. Klaudia Stefens, Puls Dnia. A więcej o tym, jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach, opowie już teraz Szymon Kozłowski. Dobry wieczór Państwu. Kolejny dzień wakacji minął pod znakiem wysokich temperatur w Wielkopolsce, ale uwaga, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami. To ostrzeżenie obowiązuje dziś do późnych godzin wieczornych w całej Wielkopolsce. Może grzmieć, poza tym silnie w czasie burzy wiać wiatr do 70 km na godzinę. Poza tym IMGW cały czas ostrzega przed upałami w Wielkopolsce. Mamy ostrzeżenie drugiego stopnia. Sprawdzamy, co przed nami. Przede wszystkim noc, która będzie w wielu miejscach bezchmurna. W Poznaniu w drugiej części nocy zachmurzenie małe i czeka nas tropikalna noc. Znowu trzeba pomyśleć o wentylatorach, bo będzie naprawdę ciepło w nocy. 20 stopni. 22 stopnie o poranku w piątek i piękne słońce będzie razem z nami, ale około południa już komórki burzowe będą się pojawiać nad Wielkopolską i spodziewamy się burz. Nie tylko w południe, ale także po południu i do wieczora te burze mogą krążyć jutro. Dopiero około północy niebo bezchmurne. Jutro 29 stopni. Gorąco. 20 stopni o 21. Wiatr nie będzie nam przeszkadzać. Jedynie w czasie burzy oczywiście może być porywisty. Zobaczmy, co przyniosą kolejne dni wakacji. Sobota jawi się w prognozach jako bardzo pogodny dzień. Bezchmurny i 27 stopni w cieniu. W niedzielę początkowo piękne słońce, później znowu burze i upał 32 stopnie. W poniedziałek na początku nowego tygodnia bez burzy, bez deszczu w prognozie i uwaga, ochłodzenie. Ono nastąpi po tych burzach niedzielnych i maksymalnie w poniedziałek tylko 23 stopnie. W szerszej perspektywie nie widać upałów. Pewnie cieszą się ci, którzy ich nie lubią. Więcej informacji pogodowych mam dla Państwa w dzisiejszych pełnych serwisach Meteo. Proszę uważać na burzę. Miłego wieczoru. I to już wszystkie informacje w głównym wydaniu Pulsu Dnia. Wydaniu dla mnie szczególnym, bo to ostatni raz, kiedy mam przyjemność dla Państwa prowadzić Puls Dnia i ostatni mój dyżur w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej. Przez blisko 3 lata wiele się tu nauczyłem i poznałem tu fantastycznych ludzi. Opuszczam ich nie bez smutku. To był zaszczyt być częścią tej redakcji. Z całego serca dziękuję za wspólną pracę. A żeby tradycji stało się zadość, pozostaje mi powiedzieć wyświechtane, ale znowu adekwatne hasło. Na zakończenie nie mówię Państwu żegnam, tylko... Do zobaczenia.